Zgodnie z tym, co już wcześniej sygnalizowaliśmy, wprowadzamy nowe rozwiązanie, dogodność zarówno dla mieszkańców, jak i dla obsługujących punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, mianowicie karty. Karty magnetyczne, które zastąpią dotychczasowe oświadczenia, które za każdym razem mieszkańcy musieli wypełniać, wpisując wiele danych, łącznie z numerem ewidencyjnym, zostaną zastąpione kartą magnetyczną, która te wszystkie dane będzie zawierała w kodzie kreskowym. Mieszkańcy, posiadając takie karty, będą mogli, przywożąc odpady na PSZOK, okazać się tą kartą. Karta zostanie zczytana w czytniku w tablecie i bez dalszych formalności będzie można już przystąpić do opróżniania, oddawania tych odpadów. Co trzeba zrobić, żeby taką kartę dostać? Aby otrzymać kartę, trzeba złożyć wniosek o wydanie takiej karty. Taki wniosek my już przyjmujemy. Wprawdzie dopiero od maja będziemy wydawali te karty, ale wnioski już przyjmujemy. Wnioski można złożyć albo pisemnie w biurze obsługi mieszkańca naszego związku na ulicy Sokoła, albo można w dowolnym PSZOK-u, oddając odpady, również taki wniosek wypełnić i złożyć, ale również istnieje możliwość złożenia takiego wniosku przez ePUAP. Do kiedy w takim razie będzie można jeszcze korzystać z metody oświadczeń? Nie określamy takiej daty. Zakładamy, że ten okres obowiązywania oświadczeń jest na ten moment nieokreślony, dlatego że część mieszkańców przyjeżdża sporadycznie na PSZOK, żeby się nie okazało, że jak za kilka miesięcy przyjedzie mieszkaniec, nie będzie obsłużony. Natomiast my przy każdej już wizycie, już od teraz zachęcamy mieszkańców, żeby złożyć takie oświadczenie, żeby otrzymali kartę. Kartę po złożeniu wniosku można otrzymać w uzgodniony sposób, to znaczy albo przy następnej wizycie na PSZOK-u odebrać na PSZOK-u, można w punkcie obsługi mieszkańca, ale możemy również wysłać pocztą taką kartę, w zależności jak mieszkaniec będzie sobie życzył, i już od maja będzie mógł korzystać z tej karty. Jedna karta będzie na jedną nieruchomość jednorodzinną, natomiast w przypadku nieruchomości wielorodzinnych jedna karta będzie przysługiwała na jeden lokal. I tutaj po uzgodnieniach z zarządcami pozyskaliśmy informacje o ilości lokali w poszczególnych nieruchomościach wielorodzinnych i na każdy taki lokal wskazany przez zarządcę będzie możliwe wydanie karty. Niezależnie od tego uzgodniliśmy również, że zarządcy dostaną taką kartę zerową na nieruchomość, na tą część wspólną nieruchomości wielorodzinnej. Po jednej karcie w ramach naszego systemu, czyli niepłatnie. Natomiast kolejne karty to przewidujemy, że możemy je wydawać już odpłatnie. Jaki jest koszt wydania duplikatu karty? Pierwszą kartę na nieruchomość wydajemy oczywiście nieodpłatnie, natomiast jeżeli na daną nieruchomość byłaby potrzeba wydania kolejnej karty, to już byłoby to wydanie odpłatne i to podstawowa kwota to jest 20 zł za wydanie takiej karty. Czy karta daje nam możliwość korzystania również w internecie, nie wiem, sprawdzenia naszego konta? Tak, jak najbardziej. Sprawdzając kod kreskowy albo numer karty, możemy przez aplikację na naszej stronie internetowej, która będzie, albo w aplikacji Ekoharmonogram, sprawdzić, ile mamy już oddanych odpadów.